Siemka wszystkim, tak jak na ostatnim filmie. Po dobroci się nie dało. Tniemy tutaj dziada. Tam Tommy napisał komentarz, żeby tutaj tak bardzo dobrze mówił. Odkręcić węże, tutaj wybić. Wyciągnąć go. Rozkręcić i do góry go wyjąć tak dalej. Tylko, że jest jeden problem, bo ja się w ogóle nie znam na siłownikach. Nie wiem, jakie to mają być uszczelnienia. Nie posiadam takiej wiedzy, więc... Dla mojego spokoju i tak... Chcemy, żeby to było zrobione. I tak to trzeba zrobić, żeby to kurde miało ręce i nogi, a nie tak zapieczone. Więc wolę to rozkręcić, oddać do zakładu, który tym się zajmuje i tyle, nie? I mieć spokój. I niech to hula, nie? Więc tniemy go i będzie dobrze, będzie działać. Dawaj go tutaj. Muszę to wybić, ten stworzenie. O, bardzo dobra robota. Bo nie mogę tutaj dojść fleksem. Ale teraz sobie to obrócimy. Opa. Pięknie. Pięknie czy nie pięknie? Już taka dupa. Zobaczymy. Cytując Łazapa, brawo majster, albo brawo Sebix. Dobra, masz to. Jakieś rękawiczki. Dobra. No i pięknie, że to tak siedzi zapieczone, to jest masakra po prostu. Masakra. Ciekawe, jak te tulei tutaj są wyrobione. To jest w ogóle to samo. Wszystko luźne, nie? Tutaj też luz, ale nie wiem, czy to jest ta sama średnica. Nie, to jest... Kurczę, chyba to samo jest, tylko już tak wszystko jest wyrobione, nie? Tutaj tuleje. Wszystko jest już tak po prostu wyrobione. Dobra. Czyli najważniejsze mamy siłowniczek. Chciałbym te luzy tutaj skasować, też te boczne takie. Dobrze by było to skasować i tutaj, i tutaj. Szczeliniomierzem. Tutaj zmierzyć, to pięknie skasować. Teraz spróbujemy wybić go, wybić ciągaczem, młotem, czymkolwiek. To też trzeba to umyć. A więc plan mam taki, moja pierwsza próba, zobaczymy tym siłownikiem. Wsadzimy tutaj, będę próbował go wypchać z powrotem. Bo możliwe, że jak my klepaliśmy młotkiem, że tutaj to rozklepaliśmy i dlatego on też nie chciał już wyjść. Więc spróbuję go wypchać z powrotem. Czyli tu go ustawię. Pięknie taką. Tu zadam rurkę. Może ją utnę troszkę. A tutaj wtedy zablokuję to tam tą całownikiem i spróbuję go wypchać. Może wyskoczy. Ale tego nie wiem. Będę musiał to odciąć. Albo tutaj coś.
albo cyk i tutaj, no, utnę tutaj tak rurkę, wsadzę, zobaczymy. Zobaczymy, tnę rurę. Nie myślę, ile, nie wiem, ile on ma ton, nie wiem. Próbuję, jak nie tym, to tamtym ściągaczem, będę tłukł młotkiem, zobaczymy. W najgorszym wypadku to się rozwierci go i wtedy natnie może jakoś. Ale to będę myślał po kolei, jak nie będzie nic szło. Jednak nie pójdzie. Nie, jednak nie pójdzie tak. Wkręcamy wymadło i bierzemy ściągać. To nic nie da. To nic nie da. Trzeba pomyśleć, trzeba będzie tłuc młotem. Nic nie działa, bez młota to nie robota, panie. Mamy to. Nie wiem, czy kiedyś był smar w ogóle, czy ktoś tu widział smar. Masakra. Zapieczony na amen. Tutaj kalamitki. To tutaj są w tym stworzniu. To one, rozumiem, smarują. Te tu leje, tak? I poprzez luz, który tutaj jest, ten smar chyba wylatuje tutaj. Tak na logikę. Nie wiem. Dobra, teraz wybijamy tego. I pytam. I pytanie, czy ja mam tutaj to ciąć też? Najlepiej by było odciąć to, odciąć tu i wybijać w tamtą stronę, nie? Bo tutaj nie będę miał co podłożyć taką.
Boże, jakoś tutaj, tutaj i uderzymy młotem. Tak na próbę. Jest? Jest, dobra. Nie wiem, czy coś poszło. Jak tutaj to wytnę, cyk, to uda mi się to podstawić i będę mógł tłuc pięknie na tym. Pięknie. Wybite. A więc tak, wszystko powybijane. Teraz odkręcę te węże. Tutaj tak wsadziłem tak rury, że jak wybiję ten stworzeń, taki mam plan, nie? Będę go wybijał. Tutaj chciałem zaczepić sobie tu linkę. Oto. Przełożyć. Tutaj zaczepić i pomału spuścić, żeby to mi opadło. A wtedy jak już to będzie oparte, to pomalutku przerzucę go, nie? Żeby go nie zrzucać. A czy to wyjdzie, to już się okaże w praniu. Bajzle. Trzeba to posprzątać, ale całe szczęście jesteś w internecie, więc lepiej. A teraz paczuszka. Mamy paczuszkę. Nowe części do metalaka. Tuleja. Tulejka od siłownika skrętu. Tak naprawdę dwie tulejki. Czyli już jedna będzie na zapas. Albo z drugiej strony. Tu mamy dwie tulejki. I oto takie o. I o co tu chodzi? Jeden cylinder.
i drugi cylinder do hamulca. Do hamulca, ponieważ już wam tłumaczę. O, jak widzicie, na celach tutaj siłowniki do hamulców i bardzo częsta usterka w metalaku, czyli rdzewieją po prostu w środku, nie? Rdzewieją, przepuszczają i ciekną. Ja już dawałem je dwa razy do regeneracji, bo to jest bez sensu. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. Lampka. Poświecimy lampeczką. Jak widzicie, o, tutaj są brzery wszędzie i po prostu nie trzyma, nie, i przecieka. Już się nic z tym nie da zrobić. A więc zakupiłem tutaj nowe cylindry i będzie super. Tą połówkę zostawiam starą, ale mam nadzieję, że wszystko będzie, o, wszystko działa. Mam nadzieję, że wszystko będzie git, nie? I oddam to razem z siłownikami, z siłownikiem. To wszystko i że mi to poskładali, tak? Bo to jest sprężyna, tłoczysko. A jak już mówiłem, ja się na tym nie znam. Już go mamy na wierzchu. Parę minutek i mamy to, nie? I tyle. I ten tak samo jest zniszczony w środku. Oby wszystko działało i będzie super. No i dobra, to byłoby na tyle. Teraz widzimy się w kolejnym filmie, jak będę wszystko składał i montował. Oby jak najszybciej, jutro zawozimy. Zobaczymy, może w poniedziałek będzie. Dobra, na razie dzięki za oglądanie. Dzięki za pomoc w komentarzach i do usłyszenia. Subskrybujcie, lajkujcie. Niech więcej ludzi zobaczy takiego amatora jak ja, jak próbuję coś tworzyć.